Przerwa na kawę, witam Was bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem Odeta Moro. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś i znalazłaś chwilę, żeby do nas wpaść. Jestem. Cudownie. Mówisz, masz. Mówię, mam. Cudownie. Zanim przejdziemy sobie do tematów teraźniejszych, ja jeszcze sobie wrócę na chwilę do agenta. Agentko. Jak było? Bardzo dobrze było. Słuchaj, to już tak dawno było, ale do tej pory jeszcze gdzieś tam cały czas ludzie mnie zaczepiają w tej sprawie. Jeszcze cały czas trwają w internecie jakieś przepychanki, kto był lepszy, kto był gorszy. Gdzieś tam cały czas mam wrażenie, że jestem w tej lepszej grupie. Chyba ludzie mnie polubili za akurat tę rolę, bo to trochę była rola, wiesz. No właśnie, ty musiałaś grać i to tam... Trochę była rola, to była duża zabawa. Ja to zawsze od początku mówię, że to były kolonie dla dorosłych, bo wszyscy pojechaliśmy tam z przygodą z ochotą na wielką przygodę. Ona rzeczywiście miała miejsce. Tylko różnica między całą grupą a mną była taka, że ja znam scenariusz, a oni nie. I ty wiedziałaś, co się będzie działo, a oni nie. Dokładnie tak. Fajne czasy i powiem Ci tak, jak patrzę z perspektywy czasu, bo już była kolejna edycja, która też już się skończyła i pojawił się na rynku nowy agent, tak. To za każdym razem, jak patrzę na to, co się działo, to liczę na to, że tych edycji będzie tak dużo, że w końcu wyślą nas wszystkich agentów razem i poszukamy tego jednego super agenta. Ale wiesz co, powiem Ci, że to naprawdę mógłby być dobry sezon tego agenta. No myślę, że to byłoby dosyć duże wyzwanie. A gdybyś dostała propozycję pójścia do innego podobnego programu, zdecydowałabyś się czy nie? Czy ten agent to był, nie wiem, przekonał Cię jakoś tak? Wiesz co, to w ogóle zależy dużo od tego, co to by było, bo ja bardzo lubię wyzwania, które są gdzieś tam trochę na pograniczy ekstremalnych i ten agent był taki, bo tam było bardzo dużo ruchu, bardzo dużo sportu, bardzo dużo takich prób, rzeczy, których nigdy wcześniej byś nie spróbował, tak? Natomiast jak sobie myślę o Tańcu z gwiazdami, to powiem Ci, tam jakiś telefon kiedyś był z tamtej strony, natomiast ja wtedy jeszcze nie mogłam powiedzieć, że jestem w ciąży, chociaż już w niej byłam, nie mogłam odmówić, więc tam miałam takie kwadratowe odpowiedzi w tej sprawie. Natomiast to zwaliło mnie z nóg potwornie, bo to chyba jest jedyny program, którego A, sobie nie wyobrażam siebie tam, w nim, to raz, B, ja tańczę tylko w jednej sytuacji, po drinku. Czyli wiesz, w garderobie musiałabyś mieć zapewnione... Tak samo świetnie śpiewam też tylko w jednej sytuacji, i wtedy śpiewam najlepiej, więc być może też tańczyłabym najlepiej, ale tak. Myślę, że nie na tym ten program polega. No nie. Czy trudno było grać, czy nie w tym agencie? Wiesz co, ja nie umiem grać, bo ja nie jestem aktorką, więc dla mnie to było wszystko naturalne, tak? Ale Ty grałaś świetnie, dlatego może to jest pomysł na to, że... Nie. A aktorką byś nie chciała zostać? Nie, chyba nie potrafiłabym. Chociaż może mam jakiś taki talent, ktoś kiedyś może odkryje, nie wiem. Na pewno, wiesz, pewnie jakbym dostała propozycję, to nie bałabym się spróbować. Więc... Czyli czekasz? Nie to, że czekam, ale jak coś się pojawi, to rozważę. Jakieś tam epizody w jakichś serialach kiedyś zagrałam, dosyć śmieszne to było, bo nawet w Klanie i to było bardzo dawno temu, to było w tamtym 1000-leciu, czyli dość dawno. Nikt tego nie pamięta, pamiętam to ja, tam były jakieś takie trzy odcinki z moim epizodem, dosyć duże przeżycie, śmieszne, fajne, z Izą Trojanowską, którą wtedy poznałam i do tej pory darzę sympatią, bo pamiętam, że byłam bardzo, bardzo zestresowana tym faktem, ale to było, wiesz, w 1998, no, czyli to są czasy, których nie pamięta nikt. Chwilę temu. Zostałaś mamą po takim, bym powiedziała, długim czasie, bo Ty miałaś 13-letnią córkę, dobrze? Tak? Nie, jeszcze więcej, bo Sonia się urodziła w 2003 roku, czyli miałam 15-letnią córkę. Czyli 15-letnią, wow, no czyli... No, i po 15 latach... To jest tak, jak sobie wyobrażasz życie po raz drugi. Wyobraź sobie dużą bieżnię, robisz jedno wielkie koło, które kończysz. Tak. Siadasz sobie i myślisz, kurczę, jeszcze mam czas i siłę i ochotę na to, żeby zrobić drugą. No, więc ja po prostu postanowiłam przebiec jeszcze raz. Widocznie te płotki, które tam były, które musiałam przeskoczyć, nie dały mi tak w kość, tak. I postanowiłam zrobić jeszcze jedno okrążenie. No i właśnie to robię. I to jest trochę tak, jakbym Keith Richards, znany z The Rolling Stones, takiego zespołu, który właśnie teraz wrócił na scenę i znowu grają, bo Mick Jagger już podobno jest w świetnej formie po operacji swojego serca. On jest short sleepersem, on śpi 3 godziny dziennie. Kiedyś obliczył, jak dużo więcej rzeczy i czasu ma, rzeczy zrobił i też jak dużo więcej czasu ma niż taki normalny, przeciętny człowiek, ponieważ mało śpi. No i on przeżył 3 razy więcej, on przeżył 3 swoje życia, tak? Więc ja tak zawsze sobie przypominam te jego słowa, bo to powiedział w swojej biografii, że no, ja lubię spać, więc u mnie short sleeperstwo odpada. W ogóle nie ma takiej możliwości. Ale ja mam takie trochę wrażenie, że mam drugie życie i coś się skończyło, coś się zaczęło. Bardzo trudno jest zacząć drugi raz. No właśnie, tym bardziej, że no, tych lat minęło. Czujesz, że teraz pewne rzeczy robisz inaczej niż te 15 lat temu? Oczywiście, że wszystko robię inaczej. Wszystko inaczej? Jestem mega wyluzowana. Wtedy byłam spięta w ogóle, wiesz, nie wiedząca, co się wydarzy, a teraz w ogóle... Total luz! Proszę. Pojechałam z moim synkiem na plażę do Kołobrzegu, dokładnie kilka dni temu i powiem Ci szczerze, wszyscy, którzy mnie obserwują na moich mediach społecznościowych, od razu zadali mi bardzo proste pytanie. Jak Ty panujesz nad tym piachem? Czy on nie je piachu i tak dalej? Oczywiście cały czas go pilnuję, natomiast nie ukrywam, no coś tam sobie pewnie zjadł. Coś tam sobie pewnie zjadł i pewnie kiedyś bym dostawała ataków paniki, a teraz wiem, że nic się nie stanie. To jest natura, no nic się nie stanie. Wolę, żeby siedział na plaży i doświadczał natury, niż jadł plastik. No tak, prawda. Byłaś w ciąży, ja widziałam piękne zdjęcia z sesji ciążowej w czarnej sukience. No, ale ta ciąża minęła i trzeba było wrócić do formy. No. I jak Ty wracasz do tej formy? No. Bo powiem Ci, że wyglądasz fenomenalnie. Nie ma żartów. Powiedz mi, czy przy pierwszym dziecku było prościej wrócić do ciąży? Jak chodziłam na WF, to często gdzieś tam pisałam sobie zwolnienie, podrabiając podpis mojej mamy, bo tata miał trudniejszy. I podrabiałam sobie podpis, że tam mam z powodów jakichś tam niestety córka nie może wziąć udziału w zajęciach. I nie miałam świadomości tego, że to kiedyś wróci, wiesz, bo jeżeli organizm pamięta, to łatwiej się pewne rzeczy robi, tak? Mój trochę pamiętał, trochę nie pamiętał, natomiast ja zawsze uprawiałam dużo sportu, bardzo dużo jeździłam na rowerze, zawsze, bo ja pochodzę z małego miasteczka, gdzie rower był takim najlepszym i niezawodnym środkiem komunikacji, więc jeździłam po kilkanaście kilometrów dziennie w ogóle. Zawsze, po prostu. I ten rower kocham, zresztą jednoślady przez to myślę, że też kocham, bo czy to jest motocykl, czy skuter, czy rower, to wszystko ma jeden ślad i wiatr we włosach, więc tylko jest inaczej napędzany i to jest coś, co bardzo lubię. Więc ten rower no, gdzieś tam przyrósł mi do moich 4 liter i wiele lat jeździłam tylko na rowerze. Potem się okazało, że rower to nie jest tylko jedyna rzecz, która mnie interesuje. Pojawiły się inne dyscypliny. Próbowałam różnych sportów, natomiast w tej chwili jestem zafascynowana takim treningiem personalnym, który nazywany jest treningiem XXI wieku. Czyli EMS-em. EMS-em, gdzie podpinają Cię pod prąd i po prostu Twoje mięśnie, oprócz tego, że sam je stymulujesz i sam wykonujesz ćwiczenia, to jeszcze są stymulowane tym prądem. Ja tam ten prąd podkręcam, wiesz, cały czas. Tak, ile fabryka dała i naprawdę są takie momenty, że mnie bardzo boli, a czasami boli mnie dopiero 2 dni po treningu, jak wchodzę gdzieś po schodach i czuję, że mój pośladek tam w środku, głęboko po prostu ma zakwasy takie bardzo poważne, więc daję sobie w kość 3 razy w tygodniu. Wow! No to 3 razy w tygodniu to Ci powiem, że to jest nie lada. Bardzo się staram, natomiast nie ukrywam, że no nie jestem już najmłodsza, więc też nie jest mi najprościej, ale bardzo dużo czasu poświęcam. Na Twoim Instagramie zresztą widać, że ten EMS, no wiesz, można powiedzieć, przyrósł do Ciebie. Ale jak tam pogrzebiesz, nie, to coś tam jest. Jakiś... Ale wiesz co, ale kto nie ma? Ten dupa. No i tak, rzeczywiście. Celulit trzeba mieć, bo inaczej nie jesteśmy w 100% kobietami. Ale mężczyźni tak tego nie widzą. Tak, ale ja w ogóle w to nie wierzę, że kobiety nie mają celulitu. Każdy ma celulit, nawet troszkę. Oczywiście, że tak. Nawet ten, kto wiesz, nie wiadomo ile godzin spędza na siłowni. Ostatnio ktoś mi powiedział, że nawet Ania Lewandowska się z tym przez pewien moment zmagała, więc... Słuchaj, ja się zmagam cały czas. Ostatnio dostałam od jednej z firm kosmetycznych taki duży pakiet kosmetyków na celulit i się okazało, słuchaj, że są kosmetyki, na pudełku było napisane jeszcze nie te testowałam do końca, nie wiem, że centymetr poleci mi w udach, tak? Żeby, potem doczytałam jeszcze raz, mówię, Boże, może będę miała centymetrowe uda po tym wszystkim, więc są może. Też takie kremy, które powodują, że możesz mieć wielkie biust. Biust, tak. Tego nie używałam, bo się boję, chyba nie chcę. Żeby no teraz, eksplodował w pewnym momencie. Teraz są kremy na wszystko, więc myślę, że wystarczy się wysmarować, potem idziesz spać, myślisz, że to się wydarzy, rano wstajesz i patrzysz sobie, Boże, mam talię osy, udo centymetrowe i wielki biust, tak. Więc to wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. Mówisz, że lubisz jednoślady. Ja Ci powiem szczerze, że jestem zaskoczona tym motocyklem. Nie spodziewałam się szczerze. Skąd w ogóle pomysł na motocykl? Jeszcze od lat i to zawsze powtarzam, że najpierw tata mi nie pozwalał, potem nie pozwalał mi były mąż, a potem sobie sama pozwoliłam. W końcu musiałaś, tak? W tej chwili mogę, tylko ja decyduję, kiedy jeżdżę, kiedy nie jeżdżę. Pytam oczywiście moich bliskich, jeżeli muszę wyjechać dalej, no bo to wiadomo, to trzeba zorganizować kalendarz. Natomiast ja jestem taką osobą, która podróżuje i przemieszcza się po mieście jednośladami cały czas. Czy ty się nie wyobrażam boisz? Sobie innego funkcjonowania. Ale wiesz. Nie boisz się? Ty lubisz tą adrenalinę, tak? Ale ja nie jestem taką osobą, która jeździ, bo to mężczyźni. Ja jestem kobietą. Kobiety jeżdżą inaczej. Kobiety jeżdżą tak, że kobiety się delektują, rozpieszczają się chwilą, oglądają, smakują, delektują się, pieszczą tym wszystkim, co się dzieje wokół. A mężczyzna wsiada i jedzie. Wiesz, ja tak nie jeżdżę, w związku z tym udało mi się do tej pory zawsze dojechać do celu bez problemów. A jak reagują na przykład mężczyźni, jak widzą, że jedziesz obok nich na motocyklu? Już coraz częściej można spotkać kobiety. Naprawdę? Tak. Dla mnie to jest nadal zaskakujące, bo ja jednak nie jestem przyzwyczajona do tego widoku, dlatego jak zobaczyłam Ciebie na motorze, a jeszcze dzisiaj w ogóle usłyszałam, że Ty w jakieś trasy będziesz jeździła na motorze, to powiem Ci, że no zaimponowałaś. To jest tak, że... Bo tak, ja jeszcze mam dwa motocykle w garażu i jeden jest dosyć dużym takim męskim sprzętem, a drugi jest w ogóle skuterem, tylko ma dużą pojemność jak motocykl, ale jest takim uroczym, taką białą perełką, tak? I na motocykl, który wsiadam, zazwyczaj wsiadam ubrana w te wszystkie ciuchy, wystaje mi tam kawałek włosów, więc wiadomo, że jestem kobietą, natomiast... Głównie mężczyźni, wiesz co, uśmiechają się, podziwiają, pokazują, że super, że wow i tak dalej. No bo to chyba inni motocykliści zawsze się witają z tobą, ale witają się z każdym, bo z daleka to nie widać, czy jesteś kobietą, czy nie w kasku. Ale to chyba facetom imponuje, jak kobieta jeździ na motocyklach, czy nie? Nie wiem. Znaczy, mi imponuje, więc myślę, że i facetom. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że mężczyzna się... Znaczy, nie odpowiem Ci na to pytanie, wiesz, bo są mężczyźni, którzy... Na przykład potem nie wsiadają na taki motocykl, na którym jeździ kobieta. Myślę, że takie męskie ego czasami może być takie zadrapane. W sumie tak, bo przecież motocykle to głównie się kojarzą, że to... No, wiesz, dlaczego ona jeździ na takim dużym sprzęcie albo o co chodzi? To chyba zależy od mężczyzny. Jeżeli musi sobie coś udowadniać, to może się z tym źle czuć. No tak. Na szczęście ja spotykam takich, którzy nie muszą nic sobie udowadniać i jest pięknie. I też jak jeżdżę, to jeżdżę raczej w damskim gronie z kobietami, więc... Naprawdę? Tak. Najfajniejsze no, ale właśnie, spojrzenia mężczyzn, jak siada Ci z motocykli na przykład kilka kobiet, tak? Ale no właśnie, powiedz o co chodzi z tym, że Ty jeździsz z tymi swoimi koleżankami. Tutaj nie wiem jeszcze jak będzie tej jesieni, ale... Na razie robię plany, bo to wszystko jesień 2019. Myślę o takiej bardzo dużej podróży znowu zagranicznej. Może to będą Indie, które już kiedyś, Himalaje, które tam te 2-3 lata temu przejechałyśmy z koleżankami, a może będzie to Ameryka Południowa, zobaczymy. Na razie mi się to wszystko krystalizuje i myślę, że do końca wakacji będę wiedziała, w którą stronę i kiedy. Czego Ci mogę życzyć jeszcze w tym roku, poza tą wyprawą? I poza zdrowia dla Ciebie i rodziny, no bo zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. Słuchaj, no na pewno, że ja zawsze wychodzę z założenia, że każda podróż ma sens tylko wtedy, kiedy wiesz, że w domu ktoś na Ciebie czeka i wracasz, więc myślę, że chciałabym takich podróży, z których po pierwsze wrócę, a po drugie będę wiedziała, że ktoś na mnie w domu czeka, to na pewno. Chciałabym, żeby moja córka dostała się do fajnej szkoły, bo ona jest licealistką i całe wakacje po prostu będę obgryzać paznokcie i czekać na wyniki tych... No ale będziesz miała stresu? Systemów, tak, na to czekam i mam nadzieję, że to się też pozytywnie rozwiąże. No i chciałabym, żeby te wszystkie moje wyzwania, które mam teraz na jesień 2019 się spełniły, bo jest tam dużo rzeczy do zrobienia, będzie ich kilka i liczę na każde. No dobrze, w takim razie... Sumiennie, codziennie na to pracuję. Trzymam mocno kciuki, życzę Ci. A i wiesz, no. Jeszcze formy, nie straciła tak. wiary w swoje możliwości te 3 razy w tygodniu. Dokładnie. Była na treningu. No i żeby te kremy, wiesz, zaczęły działać kiedyś. Nie wiem, no dziewczyny, pogódźcie się z tym celulitem, on jest piękny po prostu. Zresztą ma taką piękną nazwę, celulit. Celulit, no co to jest, oczywiście, no, jak to brzmi, jak to cudownie. Po francusku jakby, tak. Odeta, bardzo Ci dziękuję za przemiłą rozmowę. Dziękuję. Wam dziękuję, że byliście z nami, to była Przerwa na Kawę, to była Odeta Moro i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!